Dzień dobry. Pani Maja Herman, psychiatra, zdenerwowana przez panią Pawlikowską, która wykorzystała media społecznościowe nie do tego, do czego te media społecznościowe powinny nam służyć. Tak jest. Prawie się wszystko zgadza. Co pomyliłem? Proszę mi powiedzieć jedna rzecz. Wrócę do mojego poprzedniego gościa. Przyjechała pani do Warszawy pociągiem czy samochodem? Nie, samochodem. Szukamy osób, które jeżdżą koleją. Nie, to nie ja. Nie ja. Ja nie mogę wsiadać do pociągu. Prezeska Polskiego Towarzystwa Mediów... Medycznych. Co mogę powiedzieć, żeby nie używać brzydkich słów albo wulgaryzmów na temat osób, które nie mając wykształcenia, nie mając wiedzy, tak naginają fakty, żeby to ładnie wyglądało i dotykają spraw, które są bardzo poważne, bo mówimy o jednostkach chorobowych. Jeżeli ktoś mi mówi, że leki przepisane przez psychiatrę, lekarza, człowieka, który ma mi pomóc... Który ma wzbudzać zaufanie, mają mi pomóc, a zmienią mój charakter, w ogóle zdemolują mi głowę i zniszczą moje życie. Wprowadzą nieodwracalne zmiany w mózgu, na przykład. Jakich słów użyć? Znaczy, można używać słów, które nie są powszechnie uważane za obelżywe. Można powiedzieć, że jest to niekompetencja, jest to nieetyczne zachowanie, jest to zachowanie, które jest niemoralne. Można to w tych kategoriach osądzać. Można, oczywiście, że tak. Jak pani reaguje później na osoby, które pojawiają się w pani gabinecie, rozmawiacie, pani dostrzega problem, sugeruje, że jednak farmakologia będzie potrzebna, a ta osoba używa lekarza internetowego, komentarzy i materiałów z mediów społecznościowych, żeby wejść z panią w polemikę, że ja jednak nie będę się pani słuchała, ja jednak nie będę chciała zażywać tych leków. Zacznijmy od tego, że praktycznie każdy pacjent, który przychodzi do psychiatry, psychiatrki, obawia się tego, co będzie z nim się działo, jak dostanie te leki, bo leki robią zombie z człowieka, leki robią z człowieka czy kogoś, kto przestaje myśleć, funkcjonować, kto tylko leży, śpi i jeszcze do tego wszystkiego go uszkodzą. Każdy pacjent przychodzi z takimi niepokojami i teraz kolejna rzecz, to ja zawsze pytam, no ale skąd taka opinia? Albo pacjent spontanicznie mówi, jak skąd? Z internetów, pani doktor, z internetów. Bo... Chyba pani nie czytała. Chyba pani nie czytała, to było kiedyś. Ja faktycznie nie czytałam na samym początku swojej pracy, nie za bardzo w to wchodziłam. Uważałam, jak większość moich kolegów, dobra, tylko bzdurki z internetu, kto to będzie czytał? A nagle czyta to 2 miliony osób. I jeżeli teraz popatrzymy na to, że 4 miliony osób w Polsce przyjmuje leki przeciwdepresyjne, to jeżeli ktoś ma zasięg posta 2 miliony, to co możemy przypuszczać? Ile osób, które przyjmuje leki, potencjalnie zostało odbiorcami treści, które mówią o tym, że porzuć to leczenie, zostaw to, bo to cię zabije. Osoby, które przyznają się do tego, że cierpią wewnętrznie, osoby, które są chore, które potrzebują pomocy psychiatrycznej, w Polsce cały czas są stygmatyzowane. Tak. W moim momencie taki komunikat, jak one otrzymują, to jest kolejny mit na temat antydepresantów. Proszę odczarować trochę tą historię. To są leki, które pomagają. Ja teraz nie namawiam, szukajcie tego bez recepty, leczcie się sami. Nie, korzystajcie ze specjalistów, ale nie bójcie się mówić o tym problemie. Tak. Kilka rzeczy trzeba tutaj uporządkować. Po pierwsze, depresja jest chorobą. Wiemy, jakie są powody występowania depresji. Wiemy, skąd się bierze ta depresja. Wiemy, że jest to choroba, która dotyczy ośrodkowego układu nerwowego. Wiemy, że to jest choroba, która ze względu na to, że dotyczy mózgu, dotyczy później już całego ustroju, całego naszego organizmu, bo mózg kontroluje funkcję wszystkich naszych narządów i całego naszego ciała. Wiemy o tym, że leki przeciwdepresyjne w momencie, od którego powstały, zaczęły ratować życie. I to nie jest życie jednej osoby, tylko to jest życie miliona osób. I to wiemy na temat tych leków, że one ratują życie. Taką najbardziej poruszające komentarze, które czytałam po tym filmie, są komentarze osób, które są być może małoletnimi, które mówią o tym, że po obejrzeniu tego filmu rodzice każą mi odstawić leki. I to jest najbardziej przerażająca
przerażający komentarz, który się pojawia i to nie jest jeden komentarz. Dzisiaj czytałam wpis, ja nie znam tej kobiety, ale on mi się wyświetlił. Łysa mówi, to na Facebooku jest taka kobieta i ona dzisiaj opisała sytuację, że całą noc nie spała, bo właściwie interweniowała, bo właśnie taka sytuacja się gdzieś na jednej z grup, gdzie ona była, zdarzyła, że pomagali tej osobie, która to powiedziała, że jej rodzice kazali odstawić te leki. Jak te leki, bo ja czytałem pani wypowiedź, powiedziała pani jedną rzecz. Każdy preparat, każdy lek gdzieś w małej części negatywnie oddziaływuje na organizm. Czy można powiedzieć o jakiejś rewolucji, odkąd antydepresyjne substancje, tak to nazwę, leki pojawiły się na rynku, one rozwijają się, jakby trwa ulepszanie tej wersji tego leku, żeby tych rzeczy, które negatywnie na nas wpływają, było jak najmniej? Jak z każdym lekiem, jak z każdą substancją w medycynie. Najpierw wynajdujemy coś, a potem patrzymy i sprawdzamy, jak to tą substancję, którą wynaleźliśmy, jak ona wpływa i jaki jest krótkoterminowy efekt jej przyjmowania i długoterminowy. I każda z tych substancji, tak jak pan redaktor nadmienił, ma działania niepożądane, czyli co za tym idzie, może wywoływać skutki uboczne. Oczywiście tutaj kluczowe znaczenie ma ilość. Ilość jest nie bez znaczenia, czyli jeżeli no, każda substancja może być trucizną. I długość przyjmowania chyba też. I długość przyjmowania, aczkolwiek to też jest w zależności, to już jest trochę bardziej skomplikowany temat, więc na razie tu utnijmy w tym momencie. I teraz tak, leki przeciwdepresyjne w momencie, kiedy zostały wynalezione, one miały, tak, ja tak populistycznie powiem, dobra? Tak, żeby było prosto. Prosto, tak. Żebym zrozumiał. Bardzo. Przypuśćmy, że pierwsza substancja miała bardzo szeroki zakres działania, czyli działała na receptory, które nam naprawiały i poprawiały, ale niestety też oddziaływała na receptory, które w momencie połączenia z tą substancją dawały inne objawy, które były bardzo dotkliwe dla pacjenta. Więc zaczęliśmy zmniejszać, my naukowcy, zaczęliśmy zmniejszać ten profil receptorowy, żeby było jak najwęższy, żeby ten lek był jak najbardziej celowany do tych receptorów, które mają wywołać określoną reakcję, już bardzo celowaną reakcję. I tak to się toczy. I zresztą to nie tylko w psychiatrii, to absolutnie w każdej dziedzinie medycyny się dokładnie tak samo dzieje. I tak samo tworzymy taki lek, żeby on był jak najbardziej nacelowany, jak najbardziej spersonalizowany i jak najbardziej dotykający sedna problemu, a nie idący jeszcze szeroko po działaniach niepożądanych. To tak najprościej tłumacząc bez wchodzenia, czy to neuroprzekaźnictwo 5-HT2, czy to dopaminergiczne, czy noradrenergiczne, GABAergiczne, czy jakiekolwiek inne, które jest związane z neuroprzekaźnikami, które wpływają na pracę naszego mózgu i całego organizmu. Dobrze. Mówi pani pięknie o tym, jak potraficie zawęzić, sfokusować. Tylko ja to mówię, tak potrafimy, tylko to zadziało się prawie przez 100 lat. Dokładnie, no dobrze, przyspieszyliśmy. 80, tak. To proszę mi powiedzieć w ciągu ostatniej dekady, bo tak chyba to mniej więcej wygląda na osi czasu. Co się stało z nami, z ludźmi, którzy dotykają platformy, dotykają Facebooka, Instagrama, swoim zachowaniem, swoim sposobem funkcjonowania w mediach, skupiają wokół siebie setki albo miliony followersów, ludzi, którzy subskrybują ich kanały, klikają, lajkują i po prostu żyją z tymi ludźmi. Ci ludzie bardzo często, przepraszam za... Proszę. Prostotę swojej wypowiedzi. Ja nie są to osoby bardzo mocno wyedukowane. Skąd bierze się chęć podzielenia się momentami idiotyzmami z szeroko rozumianą publiką, która cię śledzi? Czy to też jest jednostka chorobowa? Bycie atencjuszem? Każdy jest atencjuszem, panie redaktorze. Pan też i ja też. I ten pan, który siedzi z tyłu. Mati? Również, ja? Szajak. Nie, dobrze, proszę mi powiedzieć, skąd biorą się takie szalone teorie i ta chęć podzielenia się? Tych teorii jest kilka, skąd to się bierze. Ja lubię ewolucję najbardziej i ewolucja jest dla mnie czymś, co tłumaczy absolutnie wszystko. Więc jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia ewolucyjnego, jesteśmy jednostkami, które są jednostkami społecznymi. Co to oznacza, że my musimy się dzielić? My mamy taki wręcz przymus do tego, żeby tworzyć... Mama natura nam nakazuje, tak? Tak, każe nam się dzielić, każe być wspólnie, tworzyć wspólnotę. Tą wspólnotę czasem tworzymy z sensem, a czasem tworzymy bez sensu.
ale to też nie jest jednostka chorobowa. Niestety tutaj mam złe wiadomości dla tych, którzy chcieliby coś tłumaczyć chorobami psychicznymi. Większość rzeczy, które się złe dzieje na świecie, albo bez sensu, albo głupie, mówiąc bardzo już kolokwialnie, naprawdę nie wynikają z choroby, tylko wynikają z naszych cech osobowości, z naszego temperamentu, z naszego charakteru i tego, że jesteśmy istotami społecznymi. Dodatkowo też trzeba pamiętać, że jako ludzie jesteśmy syntoniczni, czyli my współodczuwamy... Maciej, zapisuj to. To jest dobre słowo, zapisuj to. Wszystko nagrywam. Dobrze. Przez to my jakby się łączymy z drugim człowiekiem, z trzecim człowiekiem, więc jak słyszymy jakąś rzecz, ta rzecz się powtarza, większość osób zaczyna mówić to samo, no to zaczyna w nas to rezonować, zaczynamy to odbierać i zaczynamy się łączyć. I możemy to robić w dobrej wierze. Dobrze, to dlaczego nie słuchamy? To dlaczego nie słuchamy ekspertów? Bo jesteśmy nudni. Czyli. Jeżeli ludzie... ja nie użyłabym, panie redaktor, dobra, a mogę? Tak, proszę, no bo ja chciałem odnieść się do wielu osób. Edyta Górniak pięknie śpiewa, ale czasami jak coś powie, co nie jest związane z muzyką, to ja się zastanawiam, jak ci ludzie, którzy followują konto, no nie rozumiem po prostu odbiorcy, który potrafi naprawdę zassać bzdurę i to, co pani powiedziała, kopiować ją i powtarzać. To może wy powinniście zmienić jakby tempo, ale albo my jesteśmy, tak, waszą narrację. Ja wyglądam, żebyście... jak wyglądam. Dlaczego ja piszę, jak piszę? Bo ja dobrze wiem, jak ja bym w poście użyła ja nie słowa... Nie wiem, czy można powiedzieć, pięknie pani wygląda. Można, jeżeli, dziękuję. Tak? Jeżeli pan tak uważa, to tak, można. Naprawdę. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzasz i mam świadka. Dlaczego jesteście nudni jako naukowcy i nie chcecie zainteresować mnie, zwykłego, szarego Kowalskiego? Jak ja bym napisała mój post, szanowni państwo, treść była niezgodna z nauką i wyrażam swój sprzeciw i zaniepokojenie tą treścią. Który dziennikarz by się tym zainteresował? Ja bym się tym... A czy dotarłoby do pana redaktora? Nie, ale dotarło do mnie, jak zebrała pani pieniądze. Bo, a co napisałam w poście? Napisałam słowa klucze. Pozew, mam dość, czas karać. Genialnie. 30 tysięcy złotych bardzo szybko zebrane. Czy faktycznie chciałaby pani wystąpić na drogę sądową? Tak, chciałabym. To przestanie być już wtedy zabawne, bo ta osoba... i wszystkie inne. Poniesie konsekwencje, ale musimy mówić, pani jest naukowcem, o konkretnej rzeczy. Kiedy ten pozew zostanie złożony? Nie mówmy słowa pozew. Ustalmy, że słowo pozew zostało użyte w poście. Słowa klucze. Słowa klucze. Będziemy się lepiej oznaczali, później będzie więcej osób. Dotrzemy do większej. Tak, my na co dzień działający w zakresie edukacji, w zakresie zdrowia czy w zakresie nauki, dokładnie z tym się borykamy. Piszemy piękne posty, strasznie mądre. Ja nie mówię teraz o sobie, tylko o moich koleżankach i kolegach, tak? Ale nikt tego nie czyta. Nikt tego nie czyta, a jakaś tam napisze sobie, że chce się połączyć z wibracją Ziemi i tak powinno to działać. I co? I wszystkie największe portale udostępniają jej story, a kiedy dziewczyny... Ale proszę używać imion i nazwisk, to dlaczego mówimy ta czy tamta? No pani możemy... Wiola Kołakowska, która też napisała o mnie i napisała o mnie, że mam osobowość dyssocjalną, że jestem cyniczna, A siedziałeś razem na wykładach w ławce? Czy... Jeszcze nigdy. Ja jeszcze nawet jej nigdy nie widziałam. Widziałam, nawet się z nią na ulicy nie minęłam. Ona też nic o mnie nie wie i nie wiem, dlaczego tak bardzo... Ja myślę, że to jest wyraz jej sympatii w moją stronę. Przecież jest taka dobra osoba. Czyli jakie ma pani cechy? Jeszcze raz. Dyssocjalne, czyli jestem psychopatką, tak w skrócie. To znaczy, że jak ja się bardzo dobrze czułem w pani towarzystwie, wiem, że Mati tak samo i wiem, że mamy bardzo wysoką oglądalność, to znaczy, że z nami też jest coś nie tak? Ostatnio czytałam takie doniesienie, że jak ktoś pije czarną kawę bez mleka i bez cukru, to ma cechy psychopatyczne. Oczywiście to badanie jest wcale niedobre, bo to nie jest To jestem ja, a ja czytałem takie badanie, że jak ktoś pije zimną wodę mocno gazowaną z lodem i z cytryną, to też ma takie cechy troszeczkę nie halo. Tak? Tak. Ja to łączę wodę z tą kawą. Bo wie pan, panie redaktorze, papier wszystko przyjmie. I czasami... I internet wszystko przyjmie. Tak. To jest dobry moment, że tak sobie pośmieszkowaliśmy, ale na tym śmieszkowaniu możemy coś dobrego wynieść, bo tak działa nauka, że ktoś wymyśla jakąś tezę,
tworzy w głowie sobie tą tezę, chce ją potwierdzić lub zanegować. Prawdziwy naukowiec nie boi się tego, że mu się to potwierdzi lub że mu się to zaneguje. Nie boi się tych dwóch wniosków, które mogą wyjść w wyniku tej tezy, którą sobie postawił. I teraz każdy następny naukowiec na podstawie tego może dalej tworzyć badania i dalej pokazywać, potwierdzać lub pokazywać, że to było błędne. I tak się dzieje w przypadku tych wszystkich śmieszkowych takich o kawie, o wodzie i tak dalej, bo pogłębione badania, gdy powiększamy grupę badawczą, gdy robimy coraz większe te badania, coraz bardziej zróżnicowane, lepsze metodologicznie, pokazuje nam, że ta teza była albo absurdalna, albo kurczę, faktycznie coś w tym było. I taka jest nauka. Nie boimy się tego, że coś nam wyjdzie, że jest nieprawidłowo. A w przypadku osób z pseudonauką, oni zawsze tylko i wyłącznie szukają po jednej stronie i tylko pokazują nam argumenty jednej strony. Które idealnie pasują do ich teorii. Dobra, to wszyscy ci, którzy chcą się połączyć z czym? Wibracją Ziemi? Nie wiem. Dobra, wibracją Ziemi i czerpią lepiej energię. Połączmy się z nauką. I czerpią właśnie energię z kosmosu, to ja odsyłam do pani. Do mnie nie. Maja Herman zopiniuje waszą teorię i na pewno bardzo wam pomoże. Ja mogę powiedzieć, że wszystkie takie typu rzeczy, które nam pomagają w codziennym funkcjonowaniu, wcale nie są złe. Problem zaczyna się pojawiać, jeżeli mamy chorobę, i ktoś chorobę próbuje leczyć dobrym słowem. Nigdy choroby się dobrym słowem nie wyleczy. To dobre słowo może nam pomóc w wyzdrowieniu, może nam pomóc w dojściu do jakiegoś dobrego samopoczucia, do lepszych decyzji, do podejmowania decyzji na przykład o podjęciu leczenia u psychiatry, ale nigdy nas nie wyleczy. Tak rzecze prezeska Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych. Tak jest. I tak mówi specjalista, naukowiec, psychiatra, kobieta, która poświęciła życie, żeby się nauczyć i moim zdaniem nie może pani tracić. Każdemu, kto wychodzi, życzę jednej rzeczy. Nie traćcie energii, nawet jeżeli czasami wasze słowa odbiją się od ściany. Jeżeli są potrzebne słowa klucze, żeby zrobiło się głośno i jest potrzebna zbiórka pieniędzy na to, żeby pokazać ludziom, że najpierw myślimy, a później piszemy, a jak nie wiemy, to warto poszukać specjalistów. Tak jest. Bardzo dziękuję za te słowa i są mi dzisiaj potrzebne już po tych trzech dniach przemiałki mnie przez internet. Ale są potrzebne. Są moim zdaniem potrzebne, bo to waży. Nie możemy być tylko taką papką, którą czytamy, przyjmujemy i nie zastanawiamy się. To jest dla mnie bardzo, bardzo istotne i bardzo dziękuję dzisiaj za spotkanie. Ja również bardzo dziękuję, było bardzo miło. Mi również było bardzo miło.